Cześć kochani, dzisiaj prace ogrodowe, witam się z Wami serdecznie i będzie to krótki vlog, bardzo krótka relacja z wyjazdu weekendowego. Chciałam pokazać Wam trochę dekoracji już w ogrodzie, trochę roślinek i pizzę orkiszową, co będę jeszcze zapowiadać. Popatrzcie, jakie brateczki piękne, to już po prostu mega jest. O. Kocham te bratki. Tu jeszcze są, pokażę Wam za mną, w takim wiaderku. No i tu jeszcze jest, o! Super, super już, że jest tak wiosennie i można coś porobić w ogródku, ale tutaj jeszcze nie widać, że dużo, dużo jest prac ogrodowych. O! Dopiero zacznie się pierwsze strzyżenie trawy i wszystkie takie przyjemne wiosenne zajęcia, relaks w ogrodzie. Zanim to trzeba się trochę napracować, pograbić jeszcze liści, ściąć tę trawę. Tutaj nam dużo w tuj padło w tym roku od tego śniegu ciężkiego. Także kochani, widzimy się później. Cześć kochani. Jedziemy sobie dzisiaj na wycieczkę weekendową. Wreszcie odpoczynek. Życzę Wam super weekendu. Pokażę Wam trochę przebitek z tej wycieczki w góry do Chochołowa i zobaczycie później też, jak robię pizzę orkiszową bezmięsną. Jest przepyszna, także mam nadzieję, że może ktoś skorzysta z tego przepisu. Taki krótki, relaksowy vlog, żeby nam się wszystkim zrobiło miło. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Jesteśmy na termach, idziemy, już się bardzo cieszę, do zobaczenia później. Zobaczcie, jestem w karczmie Rzym w Suchej Beskidzkiej. Tu naprawdę, to naprawdę jest bardzo stara karczma, aż pachnie taką... Fajnie? No, taką starością, takim... Patrzcie, jakie to są fajne artefakty. Pokażę Wam z drugiej strony. Przepiękna ta karczma. Wow. Niesamowita. W ogóle pogoda jest taka, że wow. Patrzcie, jakie drzwi. Tak, i ta pizza, moi drodzy, to tak, tu mam już 200 ml wody, półtora łyżka z hakiem oliwy, z oliwek oraz też łyżeczka z hakiem soli. I teraz do tego pójdzie te 400 gram, bo tutaj z połowy porcji robię, 400 gram mąki orkiszowej, tym razem tortowej. Można sobie dać razową, jak ktoś lubi, nie ma problemu. Myślę, że to każdy do swoich upodobań musi dostosować. A ja robię taką tradycyjną bardziej pizzę i tutaj już jest 400 gram odmierzone, to już mam przygotowane do sosu. Będą jakieś dodatki takie wegetariańskie do tej pizzy i trochę tuńczyka, bo zrobię pół na pół. Zrobię tak, trochę tuńczyka, trochę wegetariańskiej. No i do tego pójdzie ile? Tak, też znowu łyżeczka, 1,25 łyżeczki suchych drożdży. Na to pójdzie. Sól już jest na dnie. Jeszcze dołożę do tego trochę ziół. To będzie chyba oregano.
Tak. I jest już, dałam trochę tymianku i trochę oregano suszonego i drożdże. No i teraz to najprostsze rzeczy na świecie, czyli po prostu zamykamy. I jakie tam są ustawienia? Szóstka, program. Aha, nie włączyłam. No oczywiście, no. Wypada włączyć jednak urządzenie do prądu. Zapomniałam, że jest wyłączone. Tak, i teraz szósty program. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, przeszłam. Muszę jeszcze raz. Na szczęście jest tylko 12. Jest szósty. I to już w zasadzie jest tyle, bo tutaj nie trzeba żadnych, żadnej wagi ustawiać, bo to jest po prostu już ten program sam w sobie działa. Godzinę 50 będzie gotowe. No i włączamy. No i to się samo robi. Ciasto będzie gotowe i za 2 godzinki będę piekła. Pokażę Wam już później, jak robię te dodatki i piekę. No i efekt końcowy oczywiście. Będę robić teraz sos. Tutaj jest już oliwa z oliwek z odrobinką oleju, takiego rzepakowego, i daję zgnieciony czosnek. Nie kroję czosnku nożem, chyba żebym miała nóż ceramiczny, bo podobno traci coś ze swych właściwości, jak się metalem go traktuje, więc rozgnieciony jest po prostu taką łyżką tego typu. No i po prostu czekam, aż sobie to, ten olej przejdzie tym czosnkiem. Ja nie daję takiego zgniecionego czosnku, bo też nie lubię, jak jest ten smak taki zbyt czosnkowy. Nie jestem fanką takich bardzo, bardzo wyrazistych smaków typu podsmażony czosnek. Wiem, że mnóstwo osób to lubi, ale ja muszę jeść delikatne smaki ze względu na mój system trawienny, który nie jest aż taki tolerancyjny. No w każdym razie, to się będzie już tutaj robić. Zwykłe pomidory daję. Żadnych smaczków, jak to mówią. Dam jeszcze trochę przecieru, to będzie wtedy bardziej takie esencjonalne. I tu też nie będziemy kombinować. Do części sosu dodam taki gyros roślinny, który jest fajnie przyprawiony, a do drugiej części będzie po prostu tuńczyk i jakieś warzywa. Także cebulka świeża, myślę, że będzie pyszne. No i oczywiście mam mozzarellę. Nie żółty ser, bo jest, ja nie jem w ogóle żółtego sera, mozzarella też w ostateczności, ale czasem jem na pizzy właśnie. Tutaj jeszcze na oliwie z masłem przysmażam tu jeszcze resztę pieczarek brązowych i właśnie do tych pieczarek potem dołożę to. No i potem będziemy do tego dolewać tego sosu pomidorowego. Ha! Nie mogę się już doczekać tej pizzy, słuchajcie. Pycha! Do sosu dodałam już ten przecier, pudliszki i wodę. I teraz jeszcze dałam, oczywiście posoliłam i dałam teraz jeszcze pieprz mielony świeży i łyżeczkę miodu, bo żeby była równowaga smaku, żeby nie dominował słony smak, tylko żeby właśnie ta słodycz pomidorów została wydobyta przez miodek. Naprawdę to jest diametralna różnica, jak się daje. No cukier można, oczywiście można cukier, ale ja zawsze daję miód, mimo wszystko natura u mnie wygrywa. Będzie pyszny ten sos. Jeszcze na końcu dam zioła, ale zioła, zwłaszcza tymianek, uwielbiam tymianek suszony. I te zioła dam już na samym koniuszku, jak już wyłączę sos, bo zioła jak są dodane za wcześnie, to sprawiają, że gorzki smak się robi, że gorzknieje sos po prostu. Myślę, że to będzie naprawdę dobry sos. O! Pieczarki się już przegrzały, więc teraz wrzucimy ten granulacik. Wiecie co, ja nie jestem mega fanką tych, nie jestem wielką zwolenniczką zastępników mięsa, ale czasem się zdarza, raz na tydzień, że coś takiego właśnie typu roślinny gyros, czy coś się je. No, po prostu nie chcę jeść mięsa, bo mi źle robi mięso. I też mam trochę uwrażliwienia na to, że spożywam ciało zwierząt. Niestety, no gdzieś tam to jest. Czasem się zdarzy, ale unikam. Jeżeli mogę, to unikam po prostu. Chcę robić i... No, i ciasto gotowe. I teraz na blaszkę je. O! I będzie pyszna pizza. Ciasto jest idealne, po prostu jest takie idealne, naprawdę super wyszło. Zresztą zawsze z tej maszyny wychodzi super. No i właśnie z tej mąki orkiszowej, tortowej. Jest po prostu pyszne. Dałam trochę takich skrawków mozzarelli już na dno też. Teraz nałożę sosy. Potem na sam koniec nałożę resztę mozzarelli w takich plastrach. No i jakieś dodatki typu trochę takie
małe piórka cebulki, jakieś plastry pomidora i trochę tuńczyka na część. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda przed włożeniem do piekarni. Taki jest efekt przed upieczeniem. No i zobaczymy teraz, jak to się będzie piekło. Niestety nie mam kamienia do pieczenia pizzy, bardzo żałuję. Kupię sobie, bo już obiecuję sobie od dawna, że może na urodziny będzie dobry moment, żeby taki kamień do pieczenia w piekarniku. Tymczasem normalnie na blaszę, mam nadzieję, że będzie super. Już jest prawie gotowa, ale wygląda super. I tak, moi drodzy, tak to wygląda, a smakuje jeszcze lepiej. Zaraz się zabieramy za jedzonko, bo już mamy przygotowane. Wiktor tam nagrywa z naszym gościem w studio, a ja sobie już nałożę, bo szczerze mówiąc długo czekałam już, a jestem bardzo głodna, bo jest dość późna godzina, bez jedzenia praktycznie. Próbujemy. Pyszna. Naprawdę pyszna. Ciasto jest takie idealne pizzowe. Jakby było na kamieniu, to by było jeszcze lepsze. Czekam na pozostałych biesiadników, ale już kończą nagrywki, więc zaraz będziemy jeść. Buziaczki.